prezydencie Najjaśniejszej Rzeczypospolitej Polskiej wraz z małżonką. Serdecznie witamy na Dzień Poselskiej Ziemi Zakopiańskiej. Witam w imieniu rodzin o wartościach chrześcijańskich, na których to nasze wartości chrześcijańskie są najważniejsze. Dlatego też, panie prezydencie, wiemy, że pan ma takie same wartości. Traktujemy pana jak członka rodziny gminy. Jesteśmy pewni, że pana prezydentura pozwoli na to, aby właśnie te wartości były tutaj kontynuowane. Chcemy wychowywać nasze dzieci w wartościach chrześcijańskich. A chcemy też podziękować za wszystko to, co było w tym momencie dokonane przez rząd oraz pana prezydenta. Chcemy podziękować pani premier Szydło, panie Edwardowi.